Witajcie, myszki, z tej strony Trevor. W pierwszym odcinku z nowej serii Polska A do Z, z serii jako kawalerzyści Jezusa Chrystusa, czy coś takiego. Nigdy nie pamiętam dokładnych nazw partii. Ale tak jak wspominałem, kiedy już mamy wykonaną pewną ścieżkę, to nie będę jej powtarzać, dlatego też wykonałem wszystko, co w poprzedniej serii zrobiłem, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co w poprzedniej serii było, to zachęcam do obejrzenia. I w takim razie zaczynamy. To jest oczywiście Kaiser Redux, to jest oczywiście specjalny game rule, który pozwala nam na otwarcie tych ścieżek. Jeszcze tej, ale to w innym momencie. I w ostatniej serii zrobiliśmy oczywiście Gród Wielkiej Lechi. No, nie powiem, było trochę słabo, dlatego że nic to nam nie dawało. Nie wiem, dlaczego tutaj jest Adam Mickiewicz. No ale tym razem pójdziemy w środkowy, czyli kawalerzysty Jezusa Chrystusa, miałem rację, że to tak się nazywa, z Adamem Doboszyńskim. O, właśnie, z tego nie wiem. Jak sami widzicie, tutaj mamy dużo, może nam się odblokować. To jest ogólnie super, bo to nam po prostu, to nam wraca naszą produkcję. Więc tak, możemy tutaj sobie zrobić różne rzeczy. Tutaj mamy oczywiście do ataku. Tutaj widzę, że mamy takie małe bonusy, które nie są aż takie ważne. Tutaj mamy trochę do wojska też. Więc najpierw pójdziemy tutaj, bo bardzo mi się przyda zdobyć oczywiście te wszystkie bonusiki, takie znakomite do całej produkcji. Mamy flagę piastowską i nazywamy się, jesteśmy krucjatową Polską, chyba tak by było, że było najlepiej powiedzieć. Nigdy się nie zgadzamy na to. Ogólnie nie włączałem zbytnio zasad innych, więc nie wiem, co dokładnie się porobi na świecie. Zawsze może fajnie się porobić dla nas, a może nie. I jeden z takich rzeczy, które chciałem osiągnąć, to jest wejście w sojusz może z nimi, ale widzę, że nie idzie. O, z Rosją możemy zrobić. O, Boże. Rosja zawsze. Okej, okay. I tak naprawdę jeżeli chodzi o to, to będzie taka typowa seria, żeby zdobyć jak najwięcej, żeby zrobić jak najwięcej. Jeżeli coś będzie ciekawego, no to oczywiście, że będę pokazywać, jeżeli nie, no to nie będzie. Na razie tylko pokażę to, co w innych seriach nie ma, czyli tutaj wykonam te wszystkie i zobaczymy, czy coś jest ciekawego, jakieś ciekawe wydarzenia, jakieś ciekawe rzeczy, które się nam porobią. No, powiem szczerze, mamy ciekawą rzecz związaną z tym, że tutaj możemy to zrobić. Nie wiem, czy to nie znaczy, że po prostu będziemy mogli zdobyć Galicję, no ale zawsze by się chciało. Jedyny problem, jaki zauważyłem, to z Galicją, to jest takie, ona ma własne drzewko, ale to jest, to tyle jest. I tak naprawdę nie wiem, czy można coś więcej z tego zrobić. Bo jeżeli by było, no to oczywiście zagrałbym wtedy coś takiego. Ale tak naprawdę nie wiem, czy coś w ogóle tam jest. Okej, okay, więc jak już to mamy, no to szybko jeszcze pójdziemy tutaj, zrobimy tylko trzy fokusy i tyle, dlatego że tak powiem, nie jestem zbyt zainteresowany posiadaniem przez długi czas tego. Bo to oczywiście, to nie jest aż takie duże, ale później po prostu nas to dobija. Więc ja wolę jednak się tego pozbyć i na razie tylko tyle będziemy robić. Jeżeli chodzi, to widzę, że Słowenia została oddana Ilyrii. Ilyria ma własne drzewko ogólnie, z tego co pamiętam. Tak, ma super fajne drzewko, gdzie może zrobić dużo. Naprawdę dużo. Ten człowiek. Więc na pewno będziemy dużo tutaj próbowali osiągnąć w tej serii, jako że możemy. Ogólnie jeszcze jest ci tutaj. Oni też chyba są w środku, bo ja to idę alfabetycznie, jeżeli nie wiecie. Tak na tym polega seria A do Z. Alfabetycznie idę i tak naprawdę oczywiście są część partii, która tak naprawdę przez pewien czas jest, więc
więc trudno powiedzieć, żeby ona, żebym poszedł jakąś partią. Bo na przykład ta Liga Odrodzenia Państwa, chyba tak się nazywa, to ona po prostu przecież jest tylko na chwilę. I później przecież i tak musimy czekać na inne. Czy coś mamy? Nie, nie mamy. I tak musimy czekać później na coś innego, więc tak, tutaj... Pójdźmy. Przez przypadek dałem sobie defense, więc później to zmienimy. Bo to nie, nigdy nie jest aż takie dobre, jeżeli będziemy atakować. Więc tak, szybko tutaj odbudowa Banku Polskiego. Ogólnie podoba mi, bo to jest stare drzewko polskie, więc ogólnie mi się podobało. Kiedyś tam mówiłem w pierwszej serii, że no wydawało mi się, że jest prostsze. Bo te nowe drzewko to jest takie, większość to jest decyzje, eventy, a i człowiek musi się zastanawiać, a jak się zastanawia, to oczywiście się za bardzo sobie porobi to i przedobrzy, że tak powiem. No i na Kajzerasiu to drzewko jest po prostu przedobrzone. My tutaj próbujemy robić już jakieś samoloty, bo potrzebujemy już budowę, rozbudowę nieco samolotów. Jak to wygląda z budową? Mamy dużo fabryk. Sobie jeszcze najpierw je rozbuduję o kilka, żeby mieć lepszą bazę do budowy, a później po prostu będą ciągle militarkami. Jeżeli chodzi o to, to nie wiem, czy to nie jest jakiś stary, czy już poprawili w Kaiserreichu. A, przepraszam. Kaiserreichu, ale tutaj, jeżeli chce się, no, że tak powiem, przywrócić teren pod swoje panowanie, czyli dostać region narodowy, to niestety nie jest takie proste i, że tak powiem, a tutaj nadal zostało im. I tutaj trzeba po prostu, jak to powiedzieć ładnie, tutaj trzeba trochę pomóc grze, dlatego mam włączonego Toolpaka. Toolpak to jest taki, że tak powiem, najlepszy zestaw do Garry's Moda. To tam pozwala na robienie normalnych, no własnych scenariuszy. Nie muszą być zawsze normalne. Własnych scenariuszy i ludzie zazwyczaj korzystają z tego, jeżeli jest jakiś problem. Bo Transfer Tool ma pewien problem związany z samym, tak powiem, samym działaniem do niektórych aplikacji, a tutaj właśnie nie działa. Więc tak, widzę, że oni tutaj przeciwko nam robią zapewne, żeby o hełm. No ale, że tak powiem, w obecnej sytuacji to nawet nie jest jakiś nawet śmieszne, więc się trochę ogarną. Tutaj możemy oczywiście pójść, ale to nie jest, to jest stabilność, to nie jest potrzebne, popularność, to... Dobra, w takim razie zobaczymy procesja na Wawel, zobaczymy co to jest, może nawet przeczytamy. Aha, czyli robimy procesję do Galicji, jako że to jest zabronione, no to zróbmy to. I ciekawe co to będzie, czy to będzie, że po prostu Wawel zdobędziemy, czy co? Nie wiem. Dobra, róbmy samolot, jeżeli nie znacie z tej sztuczki, to jest taka sztuczka, że jeżeli szybciej zrobimy ten i zaczniemy jego produkcję, to będziemy w powietrzu przez dłuższy czas bogami po prostu, więc to jest taki trik. Tutaj niestety nie mamy fabryk, jak sami widzicie, więc się najpierw podbuduje trochę. Co tutaj możemy zrobić? Samolotów... Mamy tutaj... Tutaj jest pewien błąd z tym, ale... Mało kto, że tak powiem... Zwraca na to uwagę. Okej, zobaczmy w takim razie, co to jest za event. Okej, czyli... Faithful in Galicia, czyli wiara w Galicję. Zrobiliśmy to, oni się ucieszyli i teraz połączymy się. Nice. Nie mamy ich wojska, więc
że tak powiem, trochę słabo jest. W ogóle się zastanawiam nad tym eventem, dlatego że... Bum. Pory. Okej. Okay. Rumuni się tutaj zastanawiają. Pytanie jest takie, czy to jest nasz core, czy nie. To jest Occupy. Jest Colony. Colony. Już mamy kory? Mamy na niektórych kory. Pytanie jest takie, na co dostajemy? Sanok. Co? Niech przez pewien czas nam płacą. Bo dostajemy trochę minus 5 przez... Nawet to nie rok, przez pół roku. Podoba mi się, że to jest dosłownie... Nic to nam nie daje. Ale jako, że i tak te terytoria, to za chwilę zrobimy. Jako pory, więc... Trzeba pamiętać o tym, że tutaj może się wyzwolić nam właśnie Ukraina, więc warto to od razu zrobić. Bo wiecie, to... Nie jest nigdy zbyt dobre, kiedy się nam tutaj Ukraińcy będą ponosić. To źle brzmi teraz, ale pamiętajcie, w przyszłości to już będziesz miał normalnie. Okay. I możecie ćwiczyć. Także ustawiam sobie tutaj wszystkie rzeczy. Żeby mi aż tak nie zjadało. No i tak naprawdę tutaj wszyscy ćwiczą, potrzebujemy w dobrych dywizji Eastern Galicia. Aha. Czyli teraz to w ogóle nie ma sensu, bo dosłownie robiliśmy to wszystko. No dobra. I tak mamy dosyć dużo bonusu za to, kim jesteśmy. Ale ruchmy dalej. Jesteśmy już w sumie nawet na dobrej pozycji. Ale tak, to nie jest jakieś ważne, a to jest potrzebne nam, żeby zdobyć... Okej. Okay. Samolot się nadal ten nowy tworzy, ale ja już zdobywam nowe działa. I silnik jeszcze nie jest jakiś taki bardzo potrzebny. Zawsze mam problem z tym, że wiecie, że w pewnym momencie nam tam te... Te samoloty. Po prostu ich nie mamy. Tutaj wróciły nam fabryki, więc to co będziemy, zaczniemy robić, to oczywiście potrzebne rzeczy, takie jak właśnie pociągi. I by się przydało też samolot jakiś fajny robić już, ale to trochę potrwa. A w międzyczasie niech tutaj się nam robi to. No i jeszcze oczywiście czołg by się przydał. Więc tak, w sumie mamy już dosyć dużo tych dywizji. Możemy dać marszałka, damy oczywiście Rydza, bo on jest jedynym marszałkiem, damy jakiegoś do ataku. I tak, offensive, organizację. I ten. New Knights Orders, czyli nowe zakony krzyżackie. I Charge Militant. Podoba mi się, że to jakaś grafika skąd wzięli. Okej. Okay. Zawsze te liczby coś znaczą. Nie wiem, co to znaczy. Więc czekamy i za chwilę będziemy oczywiście mieć właśnie, że ukoronujemy króla. Ogólnie to, co mi się podoba w tej ścieżce, to jest, zobaczcie, co możemy zrobić. To jest, że atak na Wilno, a tutaj mamy, że w ogóle przejmujemy tereny. Więc to jest po prostu boost. Totalny. Czy coś tutaj ciekawego jest? Polish Jewish Unit. Coś, czego nie jest, nie ma. Okej, okay, w takim razie znowu dostaniemy oczywiście, że tak powiem, Jezusa jako władcę. Na razie niech się ćwiczą. Ostatnio zrobiłem to. Ale szczerze zostanę przy tej doktrynie. Okay, mamy tutaj dużo wolnego, ale
Nie widzę takiej potrzeby tutaj większego inwestowania w samoloty, więc wracamy w inne inwestowanie. No jak ma się 4 sloty w tym momencie, to jest po prostu, jest się bogiem. Nawet fajne wygląda ten, w porównaniu do poprzedniego to fajnie wygląda, ale to nadal głupio. Więc widzę, że trochę się postarali, ale nadal jest słabo. Okej, może w czołgi pójdziemy już. To by się przydało. Też co można zrobić od razu, to Marines zrobić, bo wiadomo, że później i tak nie mamy portu, ale później i tak się przyda. Widzę, że Don się rozwija i coś takich ucięło, a ci umierają już. No niestety dosyć słabo jest, wychodzi im. Tutaj Mongolia też ma słabo, ale ten jeszcze trochę słabo idzie. On oczywiście może dosyć duże bonusy dostać, więc nie jest aż takie, aż taki minus. Okej. Zostajemy tutaj. By się przydało w takim razie już pozmieniać nieco dywizję, żeby uzyskać, że tak powiem, uzyskać te wszystkie rzeczy. Akurat nam wystarczy punktów, więc taka podstawowa dywizja niech leci. I oczywiście koronacja króla, znaczy się króla, koronacja Jezusa jako króla Polski. Dostajemy the most holy and sacrosanct King Christ, the eternal sovereign of Poland. Co daje nam, nie powiem, nie walkę, ale bonusy do rozwoju, co oczywiście ja to wykorzystam, bo oczywiście bardzo chętnie wykorzystuję możliwości rozwoju. W takim razie idziemy na stabilność, bo stabilność to jest też jedna z lepszych rzeczy do osiągnięcia. A patrzymy, jak to wygląda z tym. Mamy 15 fabryk. Powiem szczerze, dosyć sporawo. Więc tak, kończę ten odcinek i w kolejnym to już będziemy próbowali nieco, żeby, jak to powiedzieć, nie zanudzać. Będę, po prostu zrobię przycinkę i tam już coś będziemy robić. Bo jak pamiętacie ostatnią serię, no to był taki jeden odcinek, który tak naprawdę nie miał zbytnio znaczenia, bo to było tylko budowa. A dostał dosyć dużo, no po prostu, wyświetleń. Więc tak, mamy tutaj pięknego Jezusa z jakąś koroną. Nie wiem, to jest jakiś obraz, ale nie wiem skąd. Więc tak, tutaj robimy sobie więcej. Mamy już 92. I nasza flaga to jest nadal taka trochę nudna, ale okej. Przynajmniej coś innego niż biało-czerwone. Bierzmy to. Tak, głównym moim celem w tej serii będzie po prostu uzyskanie jak najlepszego, że tak powiem, wyniku, możliwości z tego, co możemy osiągnąć. Tutaj nie będziemy jeszcze brać. Tutaj w ogóle możemy jeszcze to poparcie sobie tego zrobić. To nie jest takie ważne, więc wrócimy to i zaczniemy tutaj budowę. I będę próbować, no, coś zrobić, to wiadomo. Jak to zrobimy, no to jeszcze nie wiem. Na pewno, jeżeli chodzi o badania, no to sobie teraz odblokuję wszystkie sloty, które są możliwe do odblokowania. Tutaj się już wykonują swoje zadanie. Ile wam tam zostało? A, zrobicie to. To nie jest jeszcze takie straszne. Okej. Więc tak, oczywiście te tutaj fabryki to są wielkie bonusy, ale to, co potrzebujemy tak naprawdę, to pójście nieco tutaj, żeby zdobyć bonusy do wyszukiwania i na pewno to. Czyli polskie biuro, polskie wojskowe biuro badawcze, chyba tak można to nazwać, nie wiem jak po polsku by to było. Dokładnie.
To chodzi, że możemy tylko to zrobić. Myślałem, że coś innego możemy wybrać. Okej. Więc trochę tej stali. I teraz... To powiem szczerze, te fabryki tak mi się podobają. Taki duży bus mamy. Tutaj sobie zrobimy okręg przemysłowy, w którym po prostu będzie wszystko budowane, ale... Ło! Nie wiem, czy się tutaj wyzwolą ci, ale jako, że ci zostali, że tak powiem, republiką, to bardzo ufam, że może im się udać coś zrobić, bo jako republika Rosja jest chyba najpotężniejsza. Bo nie wiem, jak to się dzieje, że inne Rosje są takie słabe. Ok, widzę, że tutaj nacjonaliści wygrali, co trochę osłabia. Tutaj jedni są w frakcji, ale może nie jest aż tak źle, bo może nie mają, może nie mogą zaprosić. Ok. No, wy tam Ukraińcy mi. W waszym kraju się wszystko rozwala, a wy tutaj mi chcecie powiedzieć, że co, że chcecie coś mi tutaj zabrać? W ogóle stwórzmy agencję. Nie, po moim trupie. Specjalnie to powiedziałem, dlatego że możliwe, że to będą chcieli osiągnąć. Okej. Tutaj bierzemy tego gościa. I... nie wiem. Muszę być tutaj, jakbym chciał robić, to musiałbym zrobić właśnie, że tak powiem, trochę w kodowaniu, znaczy w kodowaniu w Game Rulesach. Okej, w takim razie to bądźmy. Ten. W ogóle, jeżeli nie wiecie, to jest ten lodowy król z Czas na Przygody. Nie, wiecie, tutaj bardzo dużo różnych ludzi robiło to, więc widzę, że tutaj Iliria jak zwykle jest potężna. Czechy, właściwie, co Czechy robią? Powiem szczerze, tak. Może dobrym momentem byłoby zaatakowanie ich. Bo jak sami widzicie, są w kilku wojnach. Czechy chyba opadają, dokładnie. Ale będą osłabieni. A my, wiecie, no jesteśmy, że tak powiem, trochę wybustowani. Więc to jest dobra szansa, żeby coś porobić tutaj. Oczywiście mamy nadal problem z samolotami. Jak to wygląda? Samoloty na 110 dni. A żeby osiągnąć to, to byśmy musieli trochę jeszcze też porobić. Czy uda nam się pójść z Rosją? Czy jesteśmy nadal możliwi? Możemy pójść i możemy to zrobić, kiedy jesteśmy w Rosji. Więc to jest dobry pomysł, żeby to zrobić. W takim razie następny odcinek coś dam. Bo jeżeli sami widzicie, że... Okej. Okay. Zmieńcie. Sami widzicie, że tutaj... jest okazja do szybkiego zdobycia terenu. Ją wykorzystamy. Zróbmy to. Chociaż... Może zmienimy sobie. Na to. Oczywiście jeszcze nie mamy zbudowanej całej infrastruktury wojskowej, ale mamy na pewno już nieco dobrą pozycję. A Czechy się widzą, że ładnie się trzymają. Jak to wygląda z tym? Tylko Arta idzie. Oczywiście jak pójdzie wojna, no to będzie problem, ale... Nie takie rzeczy nas spotykały. Okej, okay. W takim razie się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będę już szykował się na wojnę z Austriakami, którzy są nieco osłabieni. Więc był z wami Trehol. No to cześć!